Jeżeli ktoś do mnie żywi jakąś urazę, moim zdaniem niesłuszną, no to jest jego sprawa. Ja to zlewam ciepłym moczem po prostu. Witam Państwa, Patryk Mirosławski, to jest program As Wywiadu. Jesteśmy w restauracji Champions, hotel Marriott. Moim Państwa gościem jest były piłkarz Legii Warszawa, były piłkarz m.in. Guingamp, były piłkarz reprezentacji Polski, obecnie menadżer piłkarski Marek Jóźwiak. Witam. Dzień dobry. Cześć, witam. A propos byłych piłkarzy, czy Ty byłeś dobrym piłkarzem? Solidnym. O, co tak. To znaczy? Solidnym, no to znaczy, że solidnym piłkarzem byłem, że po prostu no... Rzeczy, które osiągnąłem i w klubach, w których grałem, zawdzięczam nie tylko swojej umiejętności, ale przede wszystkim ogromnej ambicji i charakter, jaki posiadałem. A czy zgadzasz się z teorią, którą usłyszałem parokrotnie, że osiągnąłeś w piłce więcej, niż wskazywałby na to talent, który miałeś? Być może tak, natomiast jak patrzę z perspektywy czasu, dzisiejszych czasów i widzę, kto gra w polskiej ekstraklasie, to myślę, że osiągnąłem niewiele w stosunku do tego, co ci zawodnicy osiągnęli, którzy grają dzisiaj. Okej. Dlaczego Ty nie zrobiłeś kariery w reprezentacji Polski? Dlaczego nie zrobiłem kariery? Być może nie miałem obok siebie ludzi, którzy mi w jakiś sposób doradzili, a znalazłem się w doborowym towarzystwie, grałem w warszawskie Legii. Warszawa ma tak dużo pokus, że ciężko nieraz było się skoncentrować na piłce, przede wszystkim na rodzinie, a wybierało się rzeczy mniej odpowiednie. Czyli co, przegrałeś troszkę reprezentację Polski przez zabawy? Nie, przez zabawy. Być może przez lekkie podejście, a przede wszystkim przez ogromną rywalizację na mojej pozycji. Pamiętajmy, kiedyś na środku obrony było troszeczkę więcej stoperów i nie mieliśmy problemów ze znalezieniem jednego środkowego obrońcy. Mamy dzisiaj ze znalezieniem środkowego obrońcy. Był Jacek Zieliński, byłby Wałdoch, był Jacek Bąk, Tomek Hajto, a więc no, było ich mnóstwo tych zawodników, więc było ciężej się przebić. Ale również sytuacja w polskiej piłce również taka była, że trenerzy się bardzo często zmieniali, więc każdy ciągnął swojego. No i dużo się na telefon załatwiało w tamtych czasach, przede prawda? Wszystkim. A propos, Ty wiedziałeś o korupcji? Czy wiedziałem o korupcji? No bym skłamał, gdybym powiedział, że nie wiedziałem. Oczywiście, że wiedziałem, że takie rzeczy się działy, ale to jak powiedział Darek Wdowczyk, czy wszyscy przyjmowali to całe środowisko piłkarskie, myślę, że również i większość dziennikarzy przyjmowało to jako coś normalnego. Jako coś, z czym trzeba się zmierzyć i trzeba zaakceptować. Ale sam w korupcji, jak rozumiem, udziału nie brałeś? Nie, absolutnie. Akurat miałem szczęście grać w takim klubie, który nie kupował meczy, ani nie sprzedawał. Czy tamte czasy, jak patrzysz dzisiaj z perspektywy kilkunastu lat, dzisiaj ta liga jednak gra na dobrych stadionach, piłkarze są coraz lepsi, choć poziom cały czas jest taki sobie. Czy tamte czasy twoje w Legii były mocno paździerzowe? Mocno takie troszkę przypominające wioskę piłkarską? No nie, grając w takim klubie jak w Legii Warszawa nie możesz mówić, że to wioska piłkarska była paździerzowa. Zawsze ten klub stawał na wysokości zdania, jeśli chodzi o organizację. Przebijał wszystkie kluby, które chciały z nim rywalizować, jeśli chodzi o organizację, zgrupowań, treningów, sprzętu, a więc no, to nie było, nieraz było z tym poziomem, było ciężej, aczkolwiek w Legii grali zawsze naprawdę bardzo dobrzy zawodnicy. Także nie powiedziałbym. Jak smakuje Liga Mistrzów? Wyjątkowo, powiem szczerze, wyjątkowo. Jak powiedziałeś o Lidze Mistrzów, to już mi gęsia skórka mi po plecach poszła, co nie? Bo zawsze to jest takie bardzo, bardzo miłe wspomnienie i zawsze gdzieś tam jest błysk w oku. Naprawdę coś fajnego, coś niespotykanego w polskich realiach. A spotkamy to wkrótce, twoim zdaniem, czy jeszcze długo nie? Czy rzucisz taką klątwę, jak kiedyś Zbigniew Boniek? Nie, ja myślę, że w najbliższych chyba 3-4 latach na pewno polski zespół awansuje do Ligi Mistrzów, ponieważ również zasady gry w Lidze Mistrzów się zmieniły na korzyść polskich zespołów. To nie są mistrzowie, prawdziwi mistrzowie swoich krajów, ale drużyny z drugiego, trzeciego miejsca, aczkolwiek i tak to są zespoły bardzo mocne, bo z bardzo mocnych tych zagranicznych. Czy Ty, Marku, ciągle kochasz Legię? Cały czas. Tutaj nie ma żadnego wahania po prostu, że ja tego klubu nie kocham albo nie szanuję. Są dwa kluby w moim sercu. Legia na pierwszym miejscu i francuska Guingamp na drugim miejscu. Ale z Legią ostatecznie rozstałeś się w złych stosunkach. Czy bardzo złych stosunkach? Czy fatalnych stosunkach? Nie, może w złych i fatalnych to nie. Z mojej strony na pewno to nie było dolewanie oliwy do ognia. Natomiast
rzeczywiście druga strona troszeczkę powinna zachować się w bardziej kulturalny sposób i docenić to, co zrobiłem dla tego klubu i dla tej drużyny. Kiedy ostatni raz rozmawiałeś z prezesem Leśnodorskim? 3 miesiące temu wymieniliśmy kilka SMS-ów przy okazji jakiegoś meczu. Mhm. Czyli macie stosunki, powiedzmy, umiarkowane, normalne, czy dalej się na siebie boczycie, że tak brzydko powiem? Nie. Ostatni raz widziałem się z prezesem Leśnodorskim na kortach tenisowych Legii. On grał akurat, ja grałem. Mhm. Przywitałem się z prezesem, ponieważ głupio by było nie przywitać prezesa mojego ukochanego klubu. Tomasz Kłos mówił, że słabo grasz w tenisa. Był wczoraj, więc to, co Tomek mówi, no to trzeba pomnożyć, podzielić przez dwa. To co, Jana się mówi też? Nie, to raczej nie. Kiedy miałeś pewność, że Bogusław Leśnodorski wyrzuci Ciebie z Legii, czy też podziękuje Ci za współpracę? Kiedy w granicach świąt Bożego Narodzenia dowiedziałem się z nieoficjalnych źródeł, że są takie zamiary, aby mnie usunąć ze stanowiska. A nie wiedziałeś tego już na początku, kiedy przychodził, kiedy obejmował stanowisko, bo jakby nie było tajemnicą, że nie jesteście kumplami. Ale ja profesora Leśnodorskiego nie znałem, więc nie mogę go traktować jako kumpla. Ja mogę traktować go jako prezesa klubu, który przychodzi i chce coś zrobić, więc... Ale wiedziałeś o jego niechęci do ciebie? Nie wiedziałem, bo nie znałem człowieka. Dopiero później, z biegiem czasu dowiadywałem się, że różni ludzie podpowiadali różne rzeczy na mój temat i być może opinia prezesa na mój temat jest taka, a nie inna, ponieważ tak naprawdę my sobie nawet nie zamieniliśmy, nie wiem, nie rozmawialiśmy godzinę czy 2 godzin szczerze w oczy. Spotykaliśmy się 15-20 minut, to było wszystko. Jak wyglądała ta rozmowa, jeśli mogę spytać, kiedy prezes Leśnodorski podziękował Ci za współpracę? Jak wyglądała rozmowa? Rozmowa była krótka. Dopinaliśmy transfer Dwaraszwilego i oczywiście nie wyniknęły jakieś nieporozumienia na linii Polonia Warszawa, Legia Warszawa i po tym wszystkim zostałem wezwany do gabinetu prezesa i prezes powiedział mi, że kończymy współpracę. Dał mi wypowiedzenie. Ja podpisałem dokumenty i wyszedłem. Jakie to jest uczucie? Bo z Legią jesteś związany, czy byłeś związany od 1987 roku z przerwami? Głównie na Gęgą, później tak do tej Legii wróciłeś. Jakie to jest uczucie? Nie wiem, czy to można opisać. No taki jakby ktoś odszedł Ci na najbliższy. Naprawdę? Tak, na pewno. Ja jestem bardzo mocno związany z Legią i moja żona mówi, że zawsze będę na Legię będzie na pierwszym miejscu. A żona na drugim? To ona tak myśli. Na trzecim? Nie, żona jest zawsze na pierwszym i z synem także. Okej. Okay. Co masz sobie do zarzucenia, jeśli chodzi o współpracę z Legią Warszawa? Do rzucenia? Nie wiem, co mi zarzucają, że zawodnicy, których reprezentuję, nie zawsze trafiają do Legii, no ale ja kieruję się jedną rzeczą, a mianowicie tym, że mój podopieczny musi mieć zagwarantowane odpowiednie warunki nie tylko rozwoju, ale również finansowe. On i jego rodzina. Jeśli ktoś proponuje mi przede wszystkim treningi z pierwszą drużyną, tak to miało miejsce w przypadku Dominika Prostaczyka w Jagiellonii Białystok, no to wybieram klub, który da mu szansę szybszego rozwoju tej ścieżki kariery i debiutu w pierwszej drużynie. A które transfery, których dokonałeś do Legii, nie były Twoim zdaniem udane? Które były nieudane? No, mógłbym się... Było kilka udanych, kilka nieudanych, ale myślę, że takim największym rozczarowaniem dla mnie był Sergio Knezewicz, który nie mógł znaleźć tu wspólnego języka nie tylko z drużyną, ale również nie mógł się odnaleźć na boisku i to uważam za swoją taką największą porażkę. A Marko Schuler? Nie, Marko Schuler był reprezentantem, musieliśmy kupić szybko środkowego obrońcę. Mieliśmy bardzo mało czasu. Teraz tego czasu jest więcej, spokojnie, ja byłem sam, więc musiałem podejmować bardzo szybko decyzję, aby ściągnąć zawodnika. Janek Urban go znał, później powiedział, że tego zawodnika nie znał. Chłopak grał na Mistrzostwach Świata, a więc to nie był człowiek nieznajomy. No jak się okazało, poszedł do Mariboru i zagrał w Lidze Mistrzów. Także... No dobrze, ale czy tylko oglądałeś tego piłkarza, bo on był graczem Gandawy, czy tylko oglądałeś mecz? Nie oglądaliśmy. Nie oglądaliśmy, mieliśmy 2-3 dni na podjęcie decyzji, zobaczyliśmy go na wideo w 4-5 meczach, zasięgnęliśmy opinii, że przede wszystkim chcieliśmy zawodnika, Janek Urban chciał zawodnika bardzo szybkiego,
na pozycji środkowego obrońcy. No jak się okazało, Marko Szwilec rzeczywiście był zawodnikiem szybkim, ponieważ miał bardzo dobre testy motoryczne w pierwszej trójce. Natomiast gorzej było z jego adaptacją, z jego wejściem w zespół. Nie był tym zawodnikiem, którego chcieliśmy później widzieć na boisku. Bo w polskiej telewizji, pytam o to dlatego, że polska telewizja, jedna ze stacji pokazywała ligę belgijską i tak się zastanawiam, dlaczego nie sięgnęliście na przykład po płytkę z meczów Gandawy, bo ja widziałem tego chłopaka w kilku meczach, czy kilkunastu, on nie prezentował się dobrze, no ale jest to... To jest moment chwili, był zawodnikiem wolnym, nie płaciliśmy za niego żadnego transferu, więc można było zaryzykować. Szczególnie z zawodnikiem, który jest regularnym relatem Słowenii, gra na swojej pozycji. Bo rzeczywiście był taki lekki zjazd, ale w Mariborze troszeczkę odbudował się, jak mówię, no zagrał w lidze niższej. Krytykuje się Ciebie także za, jak ktoś tu ładnie napisał, szkodliwą dla klubowych finansów taktykę polegającą na zwlekaniu z przedłużaniem umów. Spotkałeś się z takim zarzutem, prawda? Ja nie przedłużałem umów. Ja nie przedłużałem umów. To było w gestii zarządu klubu. Ja ściągałem zawodników. Ale rozmawiałeś z nimi. Rozmawiałem, ale to przedłużenie kontraktów wychodziło od zarządu klubu, od właścicieli klubu. Ja byłem na samym końcu tego łańcuszka. Także a nie na początku to nie było tak, że nie wiem, zarząd na przykład chciał przedłużyć kontrakt, a ty mówiłeś piłkarzowi, poczekaj jeszcze chwilę, jeszcze nie. Nie. Ja nie? To pierwszy raz z tym się zetknąłem i absolutnie nie miałem z tym nic do czynienia. Przedłużeniem kontraktów, pierwsza decyzja to zawsze był trener. Ten znowu o tym, z którym zawodnikiem przedłużyć kontrakt, następnie prezesi i właściciele klubu, którzy wykładali na to finanse. Byłeś. Jak czytam dalej... Jeśli mogę, tylko pod jednym kontaktem tylko się podpisałem. Pod jednym jedynym to był Roger Guerreiro. Aha. To mój podpis widnieje pod umową transferową i przede wszystkim pod jego kontraktem zawodnika. To jest artykuł, na który się powołuje, napisany przez Piotra Jóźwiaka, na zbieżność nazwisk, bo rodziną nie jesteście, w Legianet. Całe szczęście. Ten sam dziennikarz, który napisał nawet niezłą laurkę na Legianet na twój temat, później napisał na weszło.com. Chyba czytałeś ten artykuł, który już był bardzo nieprzychylny dla Ciebie. Lubię czytać sponsorowane artykuły. To był sponsorowany artykuł? Zazwyczaj jak ktoś to pisze takie rzeczy, jeden artykuł, następnie drugi artykuł, no to coś jest nie halo. No ale nie wiem, masz dowód na to, że nie, ten nie, dziennikarz ale, był opłacany? Ale przez... tak mówię, użyłem słowa sponsorowany, czyli przez kogoś nadany także. A powiesz coś więcej na ten temat? Nie chcę mi się o tym mówić. Jak to powiedział Bogusław, nie chcę mi się o tym gadać. No. Boguś Linda, nie Bogusław Leśnodorski. O co chodzi z tym twoim... I teraz stawiam znak zapytania, bo przyznam szczerze, że do dzisiaj nie wiem, choć trochę czasu minęło. To był zakaz stadionowy, czy to był zakaz wejścia na loże VIP? Ja myślę, że ja sam nie wiem i myślę, że prezes też nie wie. Myślę, że ja jestem wolnym człowiekiem, żyję w demokratycznym kraju i jeśli będę chciał przyjść na mecz, to przyjdę na to spotkanie. Natomiast kwestią jest tego, jak się zachowa osoba, która mi sprzedaje bilety. Jeżeli ja chcę wejść sobie stać mi na to, żeby wejść na loże na Golda czy na Silver, więc będę sobie oglądał mecze na Silver. Jeśli ktoś mnie nie widzi i jestem osobą niepożądaną, no to wolę zostać w domu. No ale ty powiedziałeś, że być może podasz prezesa Leśnodorskiego do sądu, prawda? Gdzieś w tym całym no bo gdybym chciał szukać zwady i szukać jakichś problemów, to na pewno bym zwrócił się do Ekstraklasy i bym powiedział, na podstawie czego nie mogę wchodzić na Silvera. Nie, ja nie szukałem zwady, absolutnie. To po co takie wypowiedzi do mediów? No nie, bo jeżeli ktoś mi zabrania wejścia na stadion i mówi, że mam zakaz stadionu, ja nie jestem bandytą, co nie? Ja nie wykluczyłem zespołu z Ligi Mistrzów, czy też nie pozwoliłem wejść kibicom na mecz z Ajaxem Amsterdam. A czy ty dobrze byś się czuł, kiedy poszedłbyś na loże, gdzieś tam niedaleko siedziałby prezes Leśnodorski, inni ludzie, którzy byli tobie nieprzychylni w Legii? Dobrze byś się czuł, oglądając mecz w takim towarzystwie? Ja się dobrze czułem, oglądałem mecz z Celticiem w Glasgow, więc nie miałem tutaj żadnych przeciwwskazań, żeby sobie zobaczyć to spotkanie. No. Ja nie rozpatruję przyszłości, patrzę w przyszłość bardziej. Jeżeli ktoś do mnie żywi jakąś urazę, moim zdaniem niesłuszną, no to jest jego sprawa. Ja to zlewam ciepłym moczem po prostu. Ty nie żywisz urazy? Nie, bo jeżeli prezes Leśnodorski miał taki, a nie inny zamysł na prowadzenie swojego klubu, no to jest jego sprawa. On jest właścicielem klubu w tej chwili, on jest prezesem klubu i takie podjął decyzje. I co ja miałem tutaj, co ja mogę się obrażać? I muszę żyć dalej i patrzeć na to, co będzie. Jeżeli właściciel, tak ja sobie to wyobrażam, jeżeli właściciel, nie wiem, powiedzmy, że podziękowano by mi za współpracę w telewizji, albo
Hotel Marriott, restauracja Champions, powiedziałaby mi, nie możesz tutaj więcej nagrywać i nie bardzo chcielibyśmy, żebyś przychodził na obiady, to ja bym nie chciał przychodzić na te obiady, bo czułbym się tutaj nieproszonym gościem. No tak, ale obiady a mecz to jest coś innego, tak ci mówię. Na tyle samo zależy, co jesz. Na początku. I co pijesz. No i czy też ten obiad jest smaczny. Dla mnie mecze niektóre są smaczne, niektóre mniej smaczne. Natomiast ja to nie rozpatruję w takiej kwestii, czy bym się czuł niesmacznie, czy niesmacznie. Ja przychodzę do pracy. Mówisz, że przychodzisz do pracy na stadion Legii, oglądając mecz. Co masz na myśli? Także rozmowy zakulisowe gdzieś tam w loży VIP, czy nie? Ale z kim? Z kim można rozmawiać za kulisami? A na przykład są zawodnikami. Nie wszyscy. No ale przecież kto mi zabroni z zawodnikami rozmawiać? Przecież oni mają kontrakty podpisane. Ja przywożę dwóch, trzech agentów, czy skautów zagranicznych z Francji, z Anglii, czy z Włoch, czy z Hiszpanii, żeby pokazać zawodników Legii Warszawa, czy też klubu, który gra, i przynieść do klubu pieniądze. Więc jeśli ktoś będzie mi zabraniał tego, no to ten człowiek nie obejrzy tego zawodnika i być może nie będzie go chciał kupić. Znajdą się zapewne inni menadżerowie, którzy przywiozą i pokażą tych zawodników, ale no to jest w tej gestii. Natomiast ja rozmawiam, nie spotkałem się, żeby na trybunach rozmawiał z zawodnikami. No. Przywitać się z Radowiczem, którego ściągnąłem, no to chyba nie jest żaden grzech. Z Radowiczem, z Kuciakiem, czy to jest Wydoliakiem, czy z wieloma innymi, których ściągałem do Legii. Wydoliak to dobry transfer, udany transfer? No jak widać, został kapitanem drużyny, przedłużono z nim po raz kolejny umowę, a więc... Tak zwany truskawkowy. Leśnodorski, dla Weszło.com. Wkurzało mnie i innych to, że Jóźwiak w rozmowach z rodzicami zawodników pozował na naszego wielkiego przyjaciela. Zapewniał ich, że tutaj wszystko dogada, załatwi, tylko proszę podpisać ten papier. Zapraszał na mecze, wręczał im silwery i w jakimś sensie wykorzystywał ludzką naiwność. Dlatego my teraz daliśmy czytelny sygnał, że z tym panem nie współpracujemy i że nie chcemy mieć z nim nic wspólnego. No to niech powie teraz prezes Wiśniodorski, ilu zawodników z Legii mamy w Legii. Co masz na myśli? No, mam jednego zawodnika, który jest w tej chwili w Legii, któremu się kończy kontrakt. To wszystko. Nie mam podpisanej umowy z zawodnikami z Legii. Więc mówienie o tym, że ja wykorzystałem Legię do tego, żeby podpisać umowę z takim zawodnikiem, jest po prostu nieprawda. Może miałbyś więcej, gdyby tobie nie... Nie, być może, ale rodzice ze mną rozmawiają i ja zawsze im daję do wyboru. Nie jest kwestią tego, żeby opowiadać bajki, tylko trzeba powiedzieć szczerą prawdę. Jeżeli ktoś nie chce ze mną współpracować, to ja przy każdej rozmowie mówię tak, że jeżeli będzie to Legia Warszawa, to państwo będziecie rozmawiać to sami. Między klubem a tym. Ja w to się nie będę wtrącał. Taką przyjąłem zasadę. Co dzisiaj robisz? Dla kogo pracujesz? Pracuję dla siebie, a przede wszystkim dla agencji Q-Factor, którą założyliśmy wspólnie z kancelarią adwokacką Tomczak i Partnerzy. Myślę, że jak na razie idzie ta współpraca, jest bardzo dobrze wygląda, ale nie jest powiedziane, że nie będę robił czegoś innego w przeciągu, nie wiem, dwóch, trzech, czterech miesięcy. Tomczak zasiadał w Radzie Nadzorczej Legii, prawda? Tak. Tutaj też pojawiła się informacja, że może być to konflikt interesów. I zrzekł się po prostu z tej Rady swojego miejsca i odszedł. Okej. Ty zacząłeś pracować dla Q-Factor dopiero po tym, jak przestałeś pracować z Legią, w lutym. Aha. Luty, marzec chyba, na przełomie marca i lutego. Ja mam informację, że oficjalnie dołączyłeś 15 stycznia. Nie. W lutym. Okay, czyli agencja powstała w ogóle dużo wcześniej, natomiast no, niełatwo jest rozkręcić agencję, jeśli jest się tylko prawnikiem i nie ma się, nie ma się znajomości, nie ma się swoich zawodników, więc spotkałem się z mecenasem Tomczakiem i rozmawialiśmy na temat ewentualnej współpracy. Czy to prawda, że ciebie uczyniono menadżerem, mimo że nie posiadasz odpowiedniej licencji? To wyczytałem na Weszło.com. Ja nie jestem, nie mam licencji, ja nigdy nie mówiłem, że mam licencję. Nigdy nie podchodziłem do egzaminów, ponieważ ja reprezentuję kancelarię adwokacką. I nigdy nie stawiałem się, nigdy w rozmowach z zawodnikami czy z rodzicami nie mówiłem, że jestem menadżerem i że mam licencję menadżerską. Zresztą od 1 kwietnia takich licencji już nie potrzeba. Tak. Czyli w jakiej roli występujesz tak naprawdę? W roli doradcy. W roli doradcy? Tak. Zresztą moja firma MJ Sport 4, Marek Wiśniak, zajmuje się doradztwem sportowym. Dobrze. Czy spotkasz się na trasie, na szlaku tak zwanym z Bogusławem Leśnodorskim? Czy wasze interesy gdzieś będą się przenikały siłą rzeczy? Ja myślę, że gdzieś kiedyś się spotkamy. Ja jak powiedziałem, nie żywię urazy do prezesa Leśnodorskiego absolutnie, natomiast chciałbym, aby zaprzestał rozsiewania plotek na mój temat, ponieważ to jest takie niemiłe, niesmaczne przede wszystkim na zebraniach rodziców. I
rodzice później przychodzą, czy też zawodnicy, którzy moi, bo pamiętajmy, że ja gros zawodników do tej akademii ściągałem, gros zawodników z pierwszej drużyny gra w tej drużynie i nie mówię, że to prezes Lesiądolski mówi, ale jego jacyś współpracownicy. Więc to jest troszeczkę takie przykre, ponieważ to jest uderzenie też również w samego siebie, ponieważ ja jakby nie było tyle lat grałem w Legii, ludzie w całej Polsce kojarzą mnie z tą drużyną i są bardzo życzliwi dla mnie. Mhm. Mówisz plotki. Jakie plotki? Możesz zdradzić coś więcej? Co o tobie mówią? No nie, żeby nie podpisywać umów ze mną, ponieważ żaden zawodnik, którym nie trafi do Legii, jeśli podpisze z Markiem Jóźwiakiem. Okej. Muszę jedną kwestię jeszcze poruszyć, bo był u nas jakiś czas temu w programie Wojtek Hadaj, speaker Legii Warszawa, który przedstawił historię meczu Pucharu Polski ze Stalą Sanok. To prawda, że uderzyłeś Wojtka Hadaja? No, gdybym uderzył Wojtka Hadaja, to by z tobą nie rozmawiał. No nie, ale mówię serio. No ja też mówię serio. No, ale ubierasz to w żart, ta sytuacja jest mało śmieszna. Nie, absolutnie. Nie uderzyłem Wojtka Hadaja. Nie było takiej możliwości, żebym ja go uderzył. Mhm. Odepchnąłem go, natomiast nie uderzyłem go. Przeprosiłeś go za to? Spotkaliśmy się przy prezesie Leszku Miklasie i wyjaśniliśmy sobie tą sytuację, natomiast nie miałem za co przepraszać tak naprawdę, ponieważ użył słów względem klubu. I to użył słów względem klubu przez mikrofon, lekką szyderę pojechał i dlatego to mnie bardzo, bardzo ugryzło. A czy możesz powiedzieć więcej, jakich słów użył? Bo Wojtek Hadaj powiedział, bo chcę to wyjaśnić, dlatego że mam stronę, jakby zdanie Wojtka Hadaja. Bo Wojtek Hadaj mówił, że po prostu nie piał zachwytu nad grą Legii Warszawa w meczu ze Stalą Sanok i ty uznałeś, że... I wyraził to w swoim głosie, kiedy Legia szczeliła bramkę, jakby to zrobił z musu, co nie? I mnie to bardzo ubolało, bo ubodło mnie to i gdzieś to w sercu mi siedziało bardzo mocno. Zresztą słyszeli to również trenerzy, mieli do niego bardzo duże pretensje, że będąc pracownikiem warszawskiej Legii, klubu, powinien cieszyć się ze zdobytej bramki, a nie życzyć się źle, że bramkę strzeliła. Czy to jest powód do może rękoczyny? To duże słowo. Nie było rękoczynów, nie ma takiej możliwości. Ale dotknąłeś go. Czy to jest powód do tego, żeby dochodziło do takich sytuacji żenujących? To nie jest sytuacja żenująca. Człowiek, który pracuje w Legii, nie może tak się zachowywać. Ja również zachowałem się zbyt pochopnie, jak najbardziej. No ty mówię. Żałuję tego, natomiast wszystko sobie wyjaśniliśmy i myślę, że drugi raz by się to nie powtórzyło. Okej, czyli jakby żałujesz tego, co się wydarzyło, tak? No bo mimo wszystko, moim zdaniem, nie żałuję tego, ale ludzie mogą inaczej rozwiązywać problemy. Można, ale z Wojtkiem jest bardzo ciężko rozwiązać problemy. No. Ale powiedziałeś przepraszam przed chwilą, dobrze słyszałem? Tak, powiedziałem, jak najbardziej. Ja się nie boję słowa przepraszam i umiem, potrafię go używać. Jakie masz plany? Nie wiem, jak się potoczy moje życie. Szukam nowych wyzwań. Być może zajmę się trenerką. Nie wiem, ponieważ do tego mnie ciągnie. Skończyłem odpowiednie kursy trenerskie już dużo wcześniej, a więc... Jestem, powiem szczerze, doradcą sportowym, ale również kwestii bycia trenerem, również gdzieś mnie to ciągnie do takiej pracy. Gdzie chciałbyś pracować? Masz jakiś ukochany klub? Czekaj, Legia. Nie, w Legii raczej nie. W Legii chciałem ściągnąć kiedyś zawodników, żeby był zawodnik warszawskiej Legii, który grał i edukator, chłopak po studiach. No nie udało mi się tego wprowadzić, ale na całe szczęście prezes Lesiądolski teraz prowadzi, zatrudnił Acu Wukowicza i to jest bardzo fajne i pozytywne. A dlaczego myślisz nad tym, żeby zmienić troszkę profesję? Bo wydaje mi się, że tak jak rozmawiałem z Mariuszem Piekarskim, Mario nigdy nie ukrywał tego, że czuje się w tym znakomicie, że pieniądze idą szerokim strumieniem. Każdy patrzy na różne sprawy. Ja nie tylko patrzę na pieniądze, ja też patrzę na problemy, z jakimi się stykam i jakbym chciał to regulować i pracować. No, zawodnik jest, wszystko jest fajnie, kiedy zawodnik gra bardzo dobrze, ale ja zawsze jestem przy zawodnikach, kiedy mają się gorzej. Kiedy mają kontuzje, kiedy mają choroby, kiedy trzeba zapłacić za operację, kiedy trzeba jechać do szpitala, tak jak byłem wczoraj z jednym zawodnikiem. No to są ciężkie sytuacje, które w pewnym stopniu wprowadzają mnie w taki stan depresyjny, bym powiedział. Nie mam depresji, ale dużo jeżdżenia i dużo takiej pomocy z tym związanym wykonuję,
a gdzieś ta piłka zostaje obok. Mhm. Ale cały czas śledzisz, cały czas oglądasz. No, oczywiście, widziałem dużo twoich wypowiedzi. Doradzasz Legii przed meczami, co zrobić, czego nie robić. Doradzam, ale aczkolwiek no, mówię, nie krytykuję, a doradzam, ponieważ jak powiedziałem wcześniej, nie powiem nic złego na piłkarzy, którzy zostawiają na boisku serce, bo może kopnąć źle piłkę, ale jeżeli tego serca zabraknie, to wtedy ich krytykuję. Czyli Elka na serduszku u ciebie? Niewydziargana, jak niektórzy moi koledzy z Żylety, ale Elka u mnie jest w sercu głęboko. Właśnie, może na Żyletę będziesz chodził, jak nie masz wjazdu na... Prezes mi zaproponował na Żyletę, żebym poszedł, co nie? Ale mówię, no na Żyletę jeszcze nie pójdę, jeszcze nie ten czas. Może byśmy się nawet spotkali na Żylecie, bo ja też czasem chodzę. Dziękuję ci za rozmowę. Marek Jóźwiak, doradca piłkarski, jak sam siebie nazywał, były piłkarz Legii, także Gęgołomi reprezentacji Polski, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia.